Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Szczyrk jest naszym drugim domem, dla dziewczyn przynajmniej. Dziewczyny bardzo, bardzo lubią tu być. Nie tylko te, które są na co dzień w szkole, ale również te seniorki, które przyjeżdżają tu na obozy. No, Szczyrk od lat jest taką mekką siatkówki żeńskiej. Tutaj przygotowały się starsze mistrzynie Europy. Tutaj jeszcze trener Niemczyk uwielbia mieć zgrupowania. No i teraz jak gdyby pokłosie tego wszystkiego jest szkoła, jest bardzo dobry dyrektor, są bardzo dobrzy trenerzy. Cieszymy się, że tu jesteśmy na co dzień. 7 lat szybko minęło. Pamiętajmy, że tu budowaliśmy tą szkołę trochę od nowa. Chociaż była sala. Sala była pusta. Wyposażenie, teraz tu jest wszystko, co może być, co służy szkoleniu i służy również zawodniczkom, czyli sprawy zdrowotne, wyżywienie i wszystko inne. Wyżywienie poprawia się z roku na rok, co jest bardzo ważne. Wyniki te są coraz lepsze. Przyjechaliśmy tutaj, bo lubimy tu przyjeżdżać. Przyznaję się, że za rzadko, ale jest bardzo daleko i w Warszawie naprawdę jest co robić. Ale z Jackiem, prezesem, obiecaliśmy, że będziemy. Jesteśmy tu po 3 tygodniach znowu. W styczniu przyjedziemy znowu, bo widzę, że ma sens tutaj przyjeżdżać, rozmawiać z trenerami, z dziewczynami. Jak na razie same plusy. Bardzo się cieszymy. Bardzo dobra praca, przede wszystkim szkoleniowa w Szczyrku, prowadzi do tego, że coraz więcej reprezentantek SMS-u, absolwentek SMS-u gra w ligach i to nas bardzo cieszy, że szkolenie, które jest tutaj przez te 3 lata, kiedyś 4, teraz przy zmianie podwójnych rocznikach troszeczkę dłużej trwa, idzie w dobrym kierunku i no, tylko się możemy cieszyć, że nawet dziewczyny czasem idą przed zdaniem matury do klubów ekstraligowych, bo już tutaj więcej się nie nauczą, a są wtedy znaczącymi zawodniczkami w lidze i co nas bardzo cieszy, coraz więcej z roku na rok jest tych zawodniczek, które kończą gra w szóstkowych zestawieniach drużyn obecnie Tauron Ligi. Plany są nakreślone i ten rok był bardzo trudny, ale muszę powiedzieć, może nie wszyscy wiedzą, że my w grach naszych zespołowych my prawie jesteśmy na każdej głównej imprezie, a to co się dzieje obecnie i ten, nie powiem materiał, ale te dziewczyny, które teraz są w szkole, naprawdę gwarantują to, że tam pojedziemy po sukcesy. Tutaj jak przyjeżdżamy, to nie dlatego, żeby może kontrolować, ale zawsze jest tak, że jak się przyjeżdża, to znaczy, że się wie, co się dzieje w danym ośrodku i staramy się tu być w miarę często. Ostatnio byliśmy miesiąc temu, teraz jesteśmy kolejny raz. Dziewczyny też proszą o to, żeby pamiętać o nich, bo mamy tutaj daleko, ale te przyjazdy doceniają, że jednak Związek, Federacja interesuje się nimi, że im zależy na dobru i na jakości i zajęć, które tu się odbywają. No i myślę, że trenerzy też oczekują takich wizyt, bo można porozmawiać o siatkówce, o następnych latach, jak to poukładać, jak przeprowadzić nabory do nowych klas. To wszystko ma sens, a im więcej rozmawiamy, im większa ta komunikacja między dyrekcją szkoły, trenerami, związkiem, tym lepiej to funkcjonuje. No przede wszystkim życzenia noworoczne i to, że nie tylko dla nich, ale i dla ich rodzin, żeby te święta, które się zbliżały, spędziły w gronie rodziny, w dobrym zdrowiu, żeby w przyszłym roku omijały je kontuzje. A co będzie ze sportem, jak będzie funkcjonował sport, tego nie wiemy, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku kolejne mistrzostkie imprezy juniorskie i to będzie powodowało, żeby się dobrze przygotowywały do tych imprez, a najlepsze myślę, że zobaczymy w pierwszej reprezentacji u trenera Nawrockiego.